Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku. W tym odcinku chciałbym Wam pokazać, jak powstał nasz blaszany garaż, gdzie w okresie jakichś 7 lat wiele się zmieniło. Ja w życiu nie przypuściłbym, że ostateczna wersja będzie wyglądać tak, jak wygląda teraz. No ale tak to jest, jak powrótku gdzieś tam przez lata się coś rzeźbi, to coś fajnego z tego może wyjść. Jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam. Kierowniczka serwusia nadzoruje teren budowy. Alan, mój syn i najlepszy kumpel. Zawsze dobrze, że się razem bawimy. Jutro przywożą kamienie. Będą wyrównywać cały ten teren kamieniami, ubijać. Może już zrobią wylewkę. Uważaj. Gruby kamień. Drobny kamień. Na pewno, synu, kupimy koparkę. Lanie betonu, Irlandczycy, fajni ludzie, bardzo tolerancyjny naród. Prawie skończone. Kolega tu jeszcze gładzi. Co robimy, synu? Kopiemy! A to jak zabawa z dzieciakami. Trzeba cieszyć się każdym dniem. Sylwia dopadła swoją maszynę siacha krzaki. Była wichura, sztorm, naprawdę grubo, ale dali radę. Klata stoi. Mój mały pomocnik. To teraz synu ładuj kolumny, ale wracam zaraz! Zawsze gdzieś biegnie. No i zadaszone wszystko. Można dalej działać. Pierwsza moja konstrukcja. Mój ziomal Robson zawsze pomagał mi w betonowaniu. To mój sąsiad, jak widać, pomaga stawiać mi płot. Ogrodzenie dla psiaków. Mój młody, zawsze chętny do roboty. No i kumpel spawak. Mistrz fachu spawania. Przytargałem palety z roboty i stwierdziłem, że odbiję pierwszą konstrukcję. Chciałem mieć stół i warsztat, gdzie mógłbym wykonywać jakieś swoje robótki. Jak widzicie, przyczepę po lewej i on również wyspawał spawak. Jest w stanie wyspawać i skonstruować wszystko. No i tak lata lecą. I coś się dzieje. Yeah.
już w innym świecie. Puły i zsuwa do jakichś drobnych robótek. No i podest. Prowizorka z palet. Wszystko się da. Stoi jak na browary. No i stoi. Moja ulubiona kolekcja z Cars. Przyszedł czas na błazerię. Pomysł odgrodzić motory od betonu. Później stwierdziłem, że może plecy, może zadaszenie. No i tak się potoczyło. Dobrze, że miał mi komu kto pomagać. Mój młody zawsze gotowy. No i tak krok po kroku, rok po roku obiłem cały mój garaż. Myślę, że jak coś rozłoży się na lata, to tak naprawdę chyba wszystko jest realne. Bar i ostatni skrawek został mi na mój kanał na YouTube, którego w ogóle nie brałem pod uwagę. No i to by było na tyle, moi drodzy. Deski do mojego Shedda kupowałem w Tartaku. Były to deski odpadowe, dlatego że nie mają tego pełnego kształtu deski. Jak gdyby odkładają je na bok. Ludzie kupują je po prostu dużo taniej. Można się tam z nimi dogadać. Jak uzbierałem tam parę euro, jechałem do Tartaku, kupowałem jakąś tam część desek, robiłem pewną część, później znowu musiałem nazbierać trochę siana, znowu następną część robiłem, no i tak powoli gdzieś tam udało się całego tego Shedda obić tymi dechami, także no, zajęło to lata, na pewno. Jak widzicie, tam w rogu fotele kupiłem za 25 euro, tu na Dundee'u w Irlandii ludzie wyprzedają rzeczy za grosze, tak naprawdę można sobie wyposażyć całą chatę za naprawdę nieduże pieniądze, jeśli ktoś po prostu jest w stanie kupić i używać sobie jakichś używanych rzeczy. Myśmy bardzo wykorzystywali taką możliwość tutaj. Tamtą konstrukcję z tyłu wykorzystałem nasze stare blaty, gdzie gdzieś tam na początku, jak przyjechaliśmy do Irlandii, otworzyliśmy jakiś sklepik z goframi i naleśnikami. To zostało, więc odłożyłem sobie, wiedziałem, że jakiś tam blat przyda mi się do jakiejś mojej szopki, którą gdzieś tam sobie w przyszłości wyrzeźbię. I tak z roku na rok gdzieś tam to wszystko powstawało, gdzieś tam to wszystko się rzeźbiło i wydaje mi się, że wiele jesteśmy w stanie zdziałać, jeśli rozłoży się to naprawdę na lata. I tyle. Ciężko pracować, po prostu dążyć do celów i działać. Cały czas działać. Okay. Oh yes. Jeszcze tylko na szybkęca wam powiem. Widzicie ten napis u góry God? Oczywiście Bóg po angielsku. To są pozostałości naszego loga Good Food For You, jak mieliśmy właśnie ten nasz sklepik z goframi i naleśnikami. Tylko te trzy litery ocalały. Zostawiałem sobie oczywiście na pamiątkę i miałem do wyboru tylko tak naprawdę napis dog albo god. Właśnie wybrałem słowo god. Ja ogólnie, pomimo tego, że nie jestem osobą religijną, wierzę w Boga, wierzę w dobro, wierzę w tą energię stwórczą i że będziemy żyć wiecznie, także... No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, moi drodzy. Życzę wam dużo zdrowia, miłości, szczęścia i do następnego razu, hej! Okay.